Witajcie, myszki z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Hardanszty na modyfikacji Oro Blues jako MacArthur, czyli Enklawa. W ostatnim odcinku mówiłem, że jeżeli zaatakują kogoś, to my zaatakujemy ich, ponieważ to będzie idealny moment na ich zaatakowanie i okazało się, że zaatakowali kogoś, więc jak mówiłem, zaatakujemy ich. Zbyt dużo kicha. I realnie rzecz biorąc... Size on patriotism. Tak, bierzemy to. Mamy oczywiście te wszystkie, że tak powiem, możliwości, jak pójdzie ta wojna. Jak na razie wygląda na to, że oni się dobrze bronią, co oznacza, że chyba im aż tak dobrze nie idzie. A my w międzyczasie sobie tutaj badamy różne takie rzeczy, żebyśmy zdobyli. Nie. Ja nigdy się nie boję, co oni mają do nas do powiedzenia, bo to nigdy nie jest ciekawego. Okej. Okay. To jest chyba kolejny z tych... publikacji w gazecie. Okej, chodzi o to, że mają długi i muszą komuś zapłacić. Zaraz zrobimy to po środku. O, i straciliśmy kontakt. Trochę zły zbieg okoliczności, ale okej. Dobra, w takim razie my... Bo tutaj po pierwsze się udało nam i uwolnić tego gościa, więc wyślemy. Udało się ich uwolnić. A na razie wyślemy tutaj. Pytanie jest, jak jest z kryptologią, z tym, że nadal mamy kilkaset dni. Dobra. Dobra, jak na razie wszystko ładnie wygląda. Uda nam się połączyć fronty, więc... O, jak się bronią. To my ustawimy jeden front. Bo dosłownie po co mamy im wchodzić w tyłek. No, chyba się przestali bronić. Okej. I spróbujemy tutaj się przebić. Dobra. Więc oczywiście możemy zrobić to. Dzięki temu oczywiście możemy wszystko tutaj rozwijać sobie. Tutaj last ditch of reformers, a to, że... Czyli tak naprawdę musimy pójść w lewo, żeby dostać tą babkę. I chcę ją dostać dlatego, że realnie rzecz biorąc nie widzę jakoś sensu tego robienia, bo tutaj nie widzę jakoś dużo do osiągnięcia, a tutaj moglibyśmy nawet coś osiągnąć, więc pójdziemy w lewo, a to po środku w sumie, po środku też nie wygląda to jakoś znakomicie. Po środku to jest ta babka, którą aktualnie mamy, a po lewo to jest ten Team October, więc zobaczymy. Dobra, na razie sobie w takim razie poróbmy inne rzeczy, na przykład tutaj. Że będziemy nieco tutaj historyków. Dobra, i co tutaj mam? Outdated. No i to jest to? Wow. No naprawdę było outdated. Okej, w takim razie tutaj wykorzystamy, chociaż nie powinienem tego. Powinienem nieco robotów robić. Widzę, że z jednej strony nam się udaje, z drugiej strony mamy tutaj wyrwę. Dobra, tutaj sobie zmniejszcie. O, i nie mamy manpowera.
to mi się nie podoba. To jest zawsze ten problem, że w pewnym momencie, kurde, ci po prostu znika ten manpower i ty nawet nie wiesz, jak to się stało. Okej, nieco sobie podbudujemy. Okej, wysyłamy wodę. Wiem, zawsze będziemy wysłać im wodę, dlatego że... Dlaczego nie? Okej, przejęliśmy im to miasto, więc musimy sobie tutaj przełączyć tych agentów. O, i uda nam się tutaj przebić, co oznacza, że możemy ich otoczyć. Pokazuje, że już nie jest aż tak dobrze z tym atakiem. No, z drugiej strony trochę jesteśmy tym głównym, który teraz atakuje. Więc też nie jest zbyt miłe. Co tutaj te dwie dywizje? No, teraz zapewne te dwie dywizje będą co chwilę jakieś przychodzić. Co my możemy zrobić? War propaganda. A gdzie niby jest? Tutaj war propaganda. A, możemy zrobić. Okej, badania. I do przodu jest. Naprawdę nie rozumiem, o co chodzi z tym czerwonym. Okej, więc najpierw się zajmijmy tymi, bo tutaj jest dużo takich ewidentnie, które można okrążyć. Już sobie porobimy te z manpowerem, to może się trochę nam uda zdobyć manpowera. Chociaż nie wiem, czy to aż tak bardzo nam się odbije. Już, że tak powiem, ofensywa trochę słabo idzie, ale powinniśmy sobie poradzić w pewnym momencie. Przebijamy się, tylko widzę to przebijanie się, gdzie dosłownie... Gdzie dosłownie mamy... Gdzie są te dywizje? Mamy 9 dywizji na tym? Na tym największym froncie mamy 9 dywizji, a reszta 10 dywizji poszła na tutaj, żeby dobić tą małą część. Teraz została nam tylko jedna dywizja. Ej, wracajcie część dywizji. Boję się, że mnie otoczą. Ja w ogóle teraz zauważyłem, że kilka dywizji straciliśmy. A tutaj mają rzekę, ale taką rzekę z prawdziwego zdarzenia, nie? Coś takiego. Więc... dalej będziemy tutaj inwestować w własny punkt. Okej, więc tak możemy Purity albo Principle. Nie podoba mi się ten pistolet. A chyba pójdziemy w principle. Dobra, zajmijcie się tą otoczonym. Zaraz, przyjmiemy. Przyjmiemy tutaj was. Teraz jest pytanie, czy możemy coś tutaj porobić. A, możemy tutaj pójść, zobaczyć, jak to pójdzie. Dobra, więc teraz ta wojna z siostrami to jest taka w sumie wojna na wykończenie, ponieważ my nie mamy manpowera i zgaduję, że oni też nie będą mieli w pewnym momencie manpowera. Nasze dywizje robotów no jakoś się trzymają. Więc tak, na razie nie będziemy produkować tych dywizji. A, wystawiłem tamte dywizje. Okej. I chodzi mi o to, że... To porobię. Dobra, co oznacza, że muszę zrobić
te roboty. Okej, okay, no po prostu w ciszy się zastanawiam, dlatego nic nie mówię. Co mogliście się zorientować. Ale chodzi o to, że ja muszę po prostu popatrzeć, jak tutaj to wykorzystać. Dobra, udaje nam się tutaj przepchnąć ich. Część tej dywizji po prostu nie jest aż tak mocna i możemy po prostu je pchać do przodu. Szkoda, że tamci to są też... nie są nasi sojusznikami do końca, przez co bardziej to jest, że my atakujemy, a oni mogą się patrzeć. Dobra, tutaj sobie weźmy już jakieś ulepszenia do dywizji. Tutaj, że tak powiem, z jednej strony to okrążenie nie jest zbytnio takim okrążeniem, ale z drugiej strony to nawet jest pewne okrążenie. Okej. Tutaj są jakieś bonusy do armii, które zbytnio my nie potrzebujemy. Pytanie jest, czy dalsza część drzewka, już druga część drzewka, daje nam jakieś bonusy. No niby tutaj bonus jest. Trochę nam usunie tych gości. No... jako tako trochę jest. Dobra. W takim razie kontynuujemy nasz atak. Co tutaj możemy zrobić? Możemy korzystać tutaj. Nie mamy manpowera, ale na szczęście nasze wojska dobrze sobie radzą. A! Tak, dobrze by sobie radziły, gdyby miały ciągle ten sam rozkaz. Ale widzę, że chyba się nam udało tutaj wreszcie tamtych pokonać. Więc część dywizji wróci. Okej. Wraca mi trochę nadzieja, że jednak nie będzie to wielka plama. I się nam uda jednak coś tutaj zrobić. Ale ta nadzieja może być złudna, więc aż tak bardzo się nie cieszę. Bo jestem mężczyzną. Okej. Okay. Tutaj możemy sobie wybrać. Więc wybiorę sobie to. To może w późniejszych elementach, nie powiem. Rozgrywki byśmy sobie polepszyli. No, w takim razie zróbmy sobie tutaj. Tak, wysyłamy wodę. Zresztą ciągle wysyłamy wodę, dlatego że to jest coś, co możemy dostać przez event. No, 6 wody możemy dostawać, więc opłaca się nam. Okej, okay, więc się zrobiło. Wykorzystamy od razu. I może sobie coś tutaj porobimy. Nie wiem, na przykład to. Dobra, kolejny raz, kiedy, że tak powiem, się nam skończyło, jeżeli chodzi o agentów, więc spróbujemy teraz tych ich sojuszników zaatakować. Oni mają strasznie dużo własnych dywizji tutaj, ponieważ wiadomo, że nie będą chronić swojego po prostu pana. Dlaczego mieliby chronić? Więc jeżeli tutaj ich odetniemy, to powinno nam naprawdę bardzo pomóc. Tutaj widzę, że część dywizji w ogóle nie wie, co robić, więc chyba musimy dać maksymalny rozkaz. I co tutaj dalej możemy zrobić? What the heck? To zawsze mogliśmy zrobić? Nie jest połączone? What? Nie rozumiem, jak to działa dokładnie, ale okej. Dobra. Coś tutaj możemy porobić. Tutaj sobie... tutaj będę robił wybór, a jeżeli chodzi o technologię, ale tak naprawdę nie mogę jeszcze ich dać, ponieważ trochę być nam nas to kosztowało. Co nas tak minus stabilność? No nie sądzę. Mamy zero stabilności, więc nie dziwię się, że jest aż tak źle. Możemy to zrobić, więc bardzo chętnie. I oczywiście
rekrutowanie. Ale jak na razie, nie mając manpowera, nadal idziemy do przodu, więc to mi się podoba. Tak, patriotyzm jak zwykle. Dobra, i teraz spróbujemy po prostu zrobić tego gościa. Dostać go. Dobra, tak naprawdę ich pchamy do przodu, bo wysyłają jakieś słabe dywizje. O nie, ten robot umarł. To jest, jak się słyszy, to już po raz miliardowy, to już się bawi, a nie straszy, więc... Okej, więc tutaj możemy sobie jeszcze to zrobić, to jest anti-air, w skrócie. Nasze dywizje, realnie rzecz biorąc, powinny po prostu pójść o tak. Odciąć tych, a tych tutaj to tak naprawdę byśmy ich załatwili przez to. Dobra, ta wojna to jest kolejna na wyczerpanie. Dobra, przynajmniej nie musimy się martwić, że przegramy ją. No, już się zastanawiam. Dobra, jak tutaj przetniemy ich, to już nie powinno być problemu. Ale nie, przez... Włączyli obronę, więc zazwyczaj to, co robią, to po prostu... Czekam, jak się im skończy obrona, żeby po prostu ich zaatakować. Okej. Okay. Niektóre nasze dywizje to w ogóle już nie mają niczego. Nie dziwię się. Dźwięk. Znowu mi się wyłączył dźwięk. Okej, okay, znowu mi się wyłączył dźwięk. Najśmieszniejsze jest to, że się zazwyczaj włącza, kiedy jest taki moment, jakby miała być cisza. Okej, okay, więc widzę, że nasze dywizje już nic nie porobią, ponieważ są zbyt słabe, żeby w ogóle coś robić. Więc to, co próbujemy po prostu teraz zrobić mikro. Okay. Bo dosłownie, możemy sobie tutaj przeciąć, tylko że no niestety trochę słabo to wygląda. Okej, sobie tego gościa weźmiemy. Mamy już trochę generałów, się tam udało nam odbić. Okej, tutaj się nam udaje już popchnąć ich. Dobra, się udało tutaj odciąć, dobra. Okej, widać, że jesteśmy na dobrym... Na dobrym początku. No, wreszcie coś robią nasi sojusznicy. Pytanie jest takie, czy... Ja bym część rzeczy im oddał, tylko pytanie jest takie, czy... Które rzeczy my musimy zostawić sobie. Więc może teraz sobie sprawdzę, co ja potrzebuję. Sister of Steel, Sister of Steel, a Coronet of Steel is on the world. Potrzebuję wszystko. Nar. Chciałem już takie, coś oddamy, a takie, a nie, nie możemy. Więc został nam tylko pasek tutaj przejścia. Pomyśleć sobie, że oni kiedyś byli na tyle potężni, że mogli naprawdę być dla nas zagrożeniem, a teraz tyle z nich zostało. Okej, okay, weźmy sobie tutaj, tutaj potrzebujemy jednego z tych dwóch. Może to weźmiemy sobie. Przydałoby się. W ogóle z samolotu nie wysyłaliśmy. Już. Naprawiony błąd. Okej. Okay. No i już dalej nie możemy pójść, więc w sumie, jeżeli nie możemy pójść, to możemy wrócić do swoje poletko. Co możemy użyć? To możemy. I to. Dobra, co tutaj jest? The War of Copper Kings. Okej.
No, ale tutaj jest jakiś coś z historykami, że oni mają problem. No, ale nie zbytnio nas to nie obchodzi. Okej, więc tak, my oczywiście musimy wziąć sobie wszystkie ich kory. Bo jest tak napisane. Okej, w takim razie. Tutaj to w ogóle są nasze claimsy. Ale oddamy im ten teren i tyle. Bo nie powiem, wy też się jakoś nie postaraliście. I koniec. Nice. Dobra. Kto potrzebuje dróg? Dobra, jeżeli w takim razie. Już prawie się kończy, to ja zostawiam. No, niestety nie mamy zbytnio dużo manpowera. Weekly manpower 7, recruitable 28. Może się uda nam odbić jakoś. Dobra. Teraz zróbmy coś z nimi. Chyba nie zabijemy ich, bo dosłownie nie mamy manpowera, żeby to zrobić. Okej. Możemy to sobie włączyć. Tutaj. Naprawdę, ja rozumiem, że ten wydajność, ten właśnie tych przedmiotów jest ważna, ale z drugiej strony mam taki problem, że koniec końców i tak ta wydajność to jest coś takiego, że ja i tak mam mnóstwo tego sprzętu. Więc aż tak bardzo mi nie jest potrzebny. Okej, oczywiście mamy tutaj przeciwko tym. Możemy sobie włączyć przeciwko tym, bo będą kolejnym celem naszym. A my w międzyczasie sobie tutaj powłączamy. I sobie powysyłamy szpiegów. Co tutaj mamy? Okej, petycje. Uwielbiamy petycje. Pytanie jest, czy możemy tutaj coś ulepszyć. Nie mamy 1,5. Tutaj roots są. Tutaj są jakieś. Jest jakieś. Niby możemy. Jest zablokowane. Mamy jeszcze tutaj gdzieś. O. Czyli tutaj jest ten przycisk. Okej. Warto wiedzieć, gdzie jest ten przycisk. Bo tutaj powoduje to, że mamy po prostu maksymalny compliance. Tak w sekundę. Okej, poszukamy sobie tutaj. Podoba mi się, że to nawet nie jest ten core, tylko jest pacify. Dobra, w ogóle jak to wygląda na mapie Occupied? No tutaj mamy już prawie setkę, no tutaj to wiadomo, że będzie teraz się trochę tliło. Realnie rzecz biorąc, my musimy po prostu sobie nieco tych manpowera odbić. Dosłownie, jeżeli mamy możliwość nie, po prostu nie oddania czegoś, to ja nie będę oddawać tamtym. Okej. Mamy tam decyzję, wydarzenie, ale jak zwykle nie pamiętam, żeby się pojawiło. Dobra, tutaj sobie polepszę. Ten healing powder specjalnie wybadałem sobie, żeby dodać do dywizji, a skończyło się na tym, że w ogóle nie dodałem. Healing powder, healing powder. To jest chyba Hems. Tutaj sobie też odwieszmy. Okej, okay. Treaty of Fort MacArthur. Standing Rocks. Gdzie są Standing Rocks? To są Standing Rocks.
O, macie los. Tutaj są. Booster, macie jakieś własne drzewko? Macie. Nie powiem, zgadzam się. To było ciekawa wymiana. Okej, okay, pytanie jest takie, czy sobie to weźmy. Dobra, szukamy wody, mamy wodę, wysuwamy wodę. I odzyskujemy wodę. Okej, okay, czyli mamy jakieś takie, że mamy dzięki temu ich zasoby, wygląda na to. Pokażcie. Nie, nie mamy ich zasoby, mamy tylko w jednym miejscu ich zasoby. Czułem się oszukany. Chociaż sami mi to dali jako prezent, ale czułem się oszukany. Czekaj, czy ten... ten granatnik ma logo enklawy tutaj? O, jaki to jest... Czasami się dziwię, jakie oni szczegóły dodają. Okej, okay, sobie poleczmy w takim razie to. I mamy dużo decyzji do podjęcia. Tutaj moglibyśmy zainwestować jednak. Jeden z problemów, dlaczego my nie możemy tego zrobić, to jest ogromne koszty tego. Więc no, trochę słabo. No tutaj w sumie dostajemy, ale bardzo chętnie bym chciał dostać jakiś taki przycisk, który mi za darmo to zrobi. Albo jakąś decyzję. Weźmy sobie to, mamy słoik. Tak. Cała decyzja polega na tym, że mamy słoik. O, metis. To mamy tych w sumie. W sumie mamy, tutaj jest Roach King. Dziwne frakcje. My chyba w ogóle nie mamy połączenia z tymi, więc trochę słabo będzie. Okej, okay, więc River League and Coal Consortium. To jest zapewne jakiś ten... We need it here. Sell to the highest bidder of the River Leech. Let the colony work under. Czyli możemy ich wyzwolić. Ale wyzwolimy ich. Prometheus Call. Dobra, i tak nie mamy zbytnio miejsca na to, żeby się tym zająć. Dobra, ja na tym kończę, bo pamiętam, że przecież przerwałem w środku. W następnym odcinku zapewne zajmiemy się drugim częścią drzewka. Oczywiście mamy tutaj dużo takich problemów związanego z manpowerem, więc to też trzeba będzie się jakoś zająć tym. Z wami Trakon. No to cześć.